Dzisiaj razem z Admirosem zagramy sobie znowu w Brawl Stars nowymi postaciami. Siema, Admiros. Cześć, siema. I możemy od razu lecieć. Wezmę jakąś misję, żebyśmy od razu sobie, wiesz, przy okazji coś tam zrobili. O, gorąca strefa? Grałeś gorącą strefę? Chyba kiedyś grałem, ale nie pamiętam. Ja też nie pamiętam. No. Więc sobie to sprawdzimy. Ja mam w ogóle do otwarcia mnóstwo rzeczy, więc po tym meczyku zrobimy taki mały opening. Ty też powinieneś mieć fajne rzeczy do otwarcia. Jak coś? Ja otwieram czasem, bo też z daily gram. Questów też powinieny, znaczy z daily. I zalogowanie się daily. Ja mam teraz do otwarcia 8 tych właśnie gwiazdek. Tych. I a to ja nie mam, ja nie mam, ja już chyba otworzyłem pojedyncze. Nie, wiesz? Bo jest teraz jakiś rok chiński czy tak, coś tak, takiego. Tak, ja codziennie otwieram jedno, no. No to mi się nazbierały właśnie 8. A, i musimy tutaj punkty przejmować. No więc za chwilę to zrobimy, no zobaczymy. Tą postać sobie widzowie ulepszyłem na chyba 9 poziom, albo 10 nawet, więc no jest giga mocna. Ty to jest, mówiłeś, że to jest twoja jedna z ulubionych postaci. Aktualnie to, tak, bo no, fajny jest ten, baz. No właśnie, więc Admiro sobie tym pogra, ja sobie tym pogram. I powiem ci, że miałem dylemat, jaką postać tam ulepszyć, bo sprawdzałem tier listy, która postać jest lepsza. I dostałem, no i dostałem w sumie komentarz, albo bardziej wiadomość prywatną, że kurde, nie patrz na te tier listy, tylko po prostu patrz na to, czy fajnie ci się gra tą postacią. No, prawda. I wiesz, i dla mnie to było takie oczywiste, nie? No bo rzeczywiście powinienem takie coś robić, że ulepszyłem sobie tą postać, bo chcę nią pograć i tyle. No ja właśnie z tą postacią tak mam. Nie mam pojęcia, która jest dobra, ale to jest fajna. Widzicie, zapomniałem, o co chodzi po prostu w grach, o przyjemność z grania. No, a ja wiesz, sprawdzałem jakieś chyba z 5 tier list, później sprawdzałem, kto ma największy procent win ratio i tak dalej. No mówię, taki już tryhard mi się odpalił niestety. No to zależy od trybu też, jeżeli chodzi o postacie. Ale jest jedna, Lary i Lowry, to jest najnowsza postać. Chyba. Tak. To ona jest właśnie najlepsza aktualnie. Przynajmniej wszędzie. Tak, na każdym trybie i ładnie sobie radzi. Łatwo. Będę musiał zagrać też na telefonie, okej? Okay? Bo ty grasz na telefonie teraz, tak, nie? Tak, no tylko. No, ja gram na klawiaturze i powiem ci, że nie do końca to jest dobre sterowanie, szczerze mówiąc. Znaczy postacią sterować się pewnie łatwiej steruje niż kciukiem, ale jeżeli chodzi o celowanie, to myślę, że ja miałbym problemy. Nie. Ocelujesz czym? Myszką czy... Tak, myszką. Czekaj, mam... mitycznego mam. To jest. Ty masz coś do otwarcia? A, dobra. Sprawdzam. A mam coś, rzadki. Gadżet Pass Asteroid El Primo. Nie, ja nic nie dostałem. Ty dostałem jakąś specjalną umiejętność, dobra, dziwne to było. Zmienimy sobie teraz stryf na tak zwane, czekaj, starcie, gdzie to jest? Kłopoty chodzą parami w parze, o, i teraz sobie tym zagramy. Ja sobie mogę dodać w ogóle jakieś rzeczy za 1000. Tak, ja sobie pododawałem dwie rzeczy. I już chciałem powiedzieć, sprawdzę sobie, które są najlepsze do danej postaci. No, widzicie, ciężko się pozbyć. Czegoś, wiesz, takiego. A, miałem otworzyć te star dropy, bo mam ich bardzo dużo. A to no jest to daily po tej gierce nagrody. Musisz. No. I liczę na to, że dostanę jakąś postać. O, i wczoraj, widzowie, otwierałem legendarnego Star Dropa. A także odpaliłem nagrywanie i zobaczymy zaraz, co dostanę. Mam nadzieję, że to będzie jakaś fajna postać. I... O, nowy zadamiarz Gale, mistrz kontroli. Tylko pytanie, czy Gale jest mocny, ale chciałem, żeby to było uwiecznione na filmie, także wracamy już do odcinka. Ty jesteś tankiem? Nie. Nie, ja jestem fighterem. Okej, nie, bo tak masz dużo HP, porównując do mnie oczywiście. Mhm. Oj, uwaga. Dobra, wygraliśmy to. No, bo... Oj. Chociaż? Uwaga, idzie. Dobra, dostał. Dobijesz go? Nice. Tak. Weź mały power cube. Biedroneczkę też, ładnie. Bo mało HP. Ale no, widzisz, ulepszyliśmy sobie postacie, bo ty też masz ulepszonego, nie? Na no troszeczkę. Tak. Bez rewelacji, ale tak troszeczkę. I jest różnica, ja wtedy grałem postacią chyba na pierwszym poziomie. Na pierwszej randze, czy tam. O, tam jest. Luka 3-3, o. Nie, ale ja się przyciągam i stunika daję. O, to jest a ja mam. Słuchaj, szkoda, że nie mamy postaci, która na przykład przyciąga do siebie, bo ja wtedy odpycham i zadaję dużo obrażeń. O, takie combo można by było robić. Zwycięską pasę mamy w ogóle. Tak. O, i questiki. 5 questów w ogóle naraz robię, to jest piękne w tej grze. A ile kosztuje ten karnet teraz? 39 zł. Ile? No 39. Nie, może sobie kupię, bo jak zacząłem grać teraz częściej, to może faktycznie ja powiem warto. Ci tak, ja zacząłem grać przed, chyba 3 dni były do końca sezonu, musisz zagraj ponownie kliknąć, chyba że nam szuka już gierki, nie wiem jak to działa. Nie, bo ja wyszedłem, wiesz? Dobra, miałeś otworzyć te star dropy, więc ja wyszedłem w skrócie, z gry. Cały karnet bojowy zrobiłem chyba w 2 dni, do tego zmierzam. Wow, no, szybciutko. Tak, i wiesz, było naprawdę git. Dobra, otwieram pierwszego star dropa. Za 6 dych można lepszy ulepszyć karnet. Tak, nie, no nie muszę kupić ten za 6 dych. Skina. Ty, skina, nowe przebranie Rockman Cold. Taki fajny, przyjemny skinek. Dobra, mam jeszcze 8 tych star dropów.
Dobra, specjalnie czekałem po prostu na nagranie odcinka, żeby wiesz, otworzyć to. Tak, żeby najlepsze rzeczy tak, na odcineczku, wiadomo. Okej, okay, rzadkie. Na razie zielone mi wypadają, same jakieś słabe. A ty na której jesteś nagrodzie? Tam po lewo możesz sobie sprawdzić. Nagroda, 21 poziom. Nie chodzi mi o to, tylko właśnie tam z chińskim nowym rokiem. Powinieneś dostawać codziennie nagrody. A, z chińskim nowym rokiem, tak, już sprawdzam. Chiński nowy rok, została mi tylko jedna za 20 godzin. O, czyli ty otworzyłeś 8 star dropów. Tak, otwierałem codziennie, no grałem sobie. Znaczy nie, właśnie to nie jest codziennie, tylko mityczny i... A, kaska, dobra, myślę. No codziennie jest. Nie, ja miałem po prostu jako jedną nagrodę 8 do odebrania. No bo ty nie odbierałeś przez pierwsze 5 dni, czy tam 8. No. O, rzeczywiście! Każdym dniem się jedna odblokowuje, więc jak ty nie odblokowałeś 5 dni, a grałeś, kurde, to możesz te wszystkie, a ja tylko jedną za 20 godzin. Jedna jest dziennie nagroda. I ty masz tą za 20 godzin, to jest legendarny star drop? Tak, legendarny star drop. Za 20 godzin, dobra. 57 minut. No to trzeba będzie to otworzyć w takim razie i zobaczyć, co tam wyleci. No. Ja jeszcze sobie wezmę kredyty i jeszcze na końcu otworzę z Season Passa, bo mam 8 nagród do otwarcia, ale lecimy z kolejnym meczykiem po prostu. Zobaczymy, dobra, jak nam tam pójdzie. Fajnie, jakbyś odblokował jakąś nową postać też dzisiaj. O. Oj, myślę, no, że ciężko. Ja nie mam jeszcze nic już nie mam do odebrania praktycznie. Season Pass, to jest po prostu przyszłość tutaj. Trzeba ten season pasik mieć, żeby to nagrodę. Chociaż za darmo też są jakieś fajne nagrody. Po prawej stronie. Coś nie jest? Najgorsze. Pyk, pyk. Dobra. Dobra. Ile ty bijesz w ogóle z jednego strzału swojego? Nie zwracam uwagi na to. Okej, okay. O. Tam jest. 785. No i ja po 2000 biję. Porąbany to jest Byron, on jest lekarzem, to łatwo go załatwić. Ładnie. I po prawej stronie gdzieś jest jedna osoba. O, ucieka. Nie ma uciekania. O, dojazd, ładnie. No to przyciąga bardzo fajnie, no. Jest szarża taka, wojownika. Oj, uwaga, 3000 uderzyłem. Dobrze. O, dostałem. Oj. Weź sobie, nie, admiros. No proszę cię, ona już nikim jest nikim. Dobra, ładnie. Weź sobie te power cube. No w sumie nie powinno się brać. Poczekać, aż dla ciebie będą. No, ale ja będę jako mięso armatnie i damy radę jakoś. Miejmy nadzieję. Co to jest? Ona ucieka. No, właśnie widzę. No i po co? I BUM! Łatwo. Super. No, nic nie zrobiłem teraz. Ale no, właśnie o to chodzi, że no, współpraca. 5 eliminacji, 1 eliminacja. No, Admiros mnie tutaj kieruje, nie? No, powiedzmy sobie wprost. Jaką masz rangę na tej postaci? 8 teraz biję. O, 8, no ja mam 5, więc jesteśmy mniej więcej na tym samym poziomie. Jeszcze kliknij zagraj ponownie, tak, bo tak, za to też jest quest. Na ciebie. No, na to też jest quest, trzeba, no wiesz. Tutaj na wszystko po prostu są questy. Mhm. Dobra, wiesz, polecimy. I właśnie, ja nawet dostałem tą postać jakąś nową wczoraj i szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, co to była za postać. Ale, no dużo jest ich teraz. No, jakąś epicką nową postać. Ale no, coś tam jest. Oho. Pyk. No i ci nie mam zasięgu. O, ja mu pomogłem, to był błąd. Krzaku? Dobra, leży. Ojej, kłopoty. Właśnie widzę. No, zginąłem. O, dobra, to ja wycofuję. No, uciekaj, nie ma co. No, mogę tam próbować. Z dwóch stron, z góry i z dołu jeszcze. No właśnie, się źle to zrobiliśmy. O, 9 power cubów ma. Kurde, 10 już mają. Ale dobra, ty mówiłeś, że da się ich porobić. A ja już właśnie ich robię, patrz. Oj! No tak, ale oni mieli low HP! Co jest? O, kolcik. Aha. O, kolcika już nie ma. Nie ma. I BUM! O, użyłem mojego... mojej zdolności specjalnej. Oj, nie trafiłem, oj, ale to nie pro... Oj, ja też nie trafiłem. Dobra, muszę przytrzymać. Oj. Spokojnie. Ja muszę odleczyć się trochę. Pyk. Ale mamy 10, więc spokojnie. Co jest? O, zrespił się gościu. Tak. Ja bardzo dużo biję. 4300 z jednego uderzenia. Nie wiem, ta postać jest naprawdę gigamocna. No, ma mega dobre kombo. No. OP. Nie to, co wcześniej, nie? Wcześniej mieliśmy tak słabe kombo. Ta. O, ranga 6 wbita. Questiki wykonane tutaj. Mm-hmm. Muszę jeszcze pokonać 4 przeciwników tą postacią i... Dobra. No i będę miał zrobione jakieś tam questy. I sobie to otworzę. Może jakaś kolejna postać mityczna? Coś takiego. Znaczy mityczna. Legendarna jest najlepsza. No zobaczymy. Czyli to jest twój main, tak można powiedzieć, ta postać? Nie, dopiero co grałem, nauczę się grać tą postacią, ale po prostu mi się dobrze gra. Nie, ja nim coś próbowałem chyba grać nawet w poprzednim odcinku, ale wydawał mi się taki mega słaby, że nie miałem po prostu HP ani obrażeń. Może trzeba było go ulepszyć też.
do jakiegoś tam poziomu. No on jest trochę ulepszony, ale wiesz co, no dobry jest, tylko w grupie jest najlepiej, bo wtedy wiesz, masz tego na odległość stuna i to bardzo pomaga. Aha, to on stunuje. Tak, jeszcze? Na 2 sekundy zatrzymuje przeciwnika. A, dobra. Wydaje mi się to na dole. Weźmy sobie. O, idzie ktoś. Pyk. O, robocik. Ale. Mortis? Bardzo nie lubię Mortisa. W tym sensie nie lubię tym grać. O, bombka jakaś. Uciekł, tak, nie? Uciekł. Tak. W ogóle jeszcze 4 drużyny są. Więc jest... Już się kampią po krzakach. Tak. Aha, jest odporny. Ojej. Źle wyszło. Bardzo źle wyszło. Znak jakieś bomberki puszczają. Tak. Co, to co to? A. Dobra, ouch, 3000. Jo, dobra. I pyk. No, 8-bitowiec jest mocny, ale jest wolny. To jest jego minus. No. A ona jest mocna, szybka i dużo bije. Same plusy. Mm-hmm. O, tutaj jest. Pyk. Ja mogę odepchnąć. Tak, a mogę się odpowiedzieć 4 drużyny cały czas. Tak. Bo oni się cały czas respią. O. I... Okej, okay, no coś tam zadałem obrażeń. Ładnie. Ale Mortisa, dojazd on robimy. Już nic nie zrobi. Nie, no on pokonał mnie. Wow. Dobra. Okej, okay, nie spodziewałem się. 2 na 1 masz. Prawie. Nie trafiłem w ścianę. Ej, szczerze, ten Mortis bardzo dużo zrobił w tym meczu. Jakoś tak... No... Wydaje mi się, że presję na nas nałożył. Ale i tak... No uciekał cały czas. Potrzebuję jeszcze 3 fragów. Dobra, okej, to może fragi. Ja nie będę zabijał, po prostu ty będziesz zabijał. Tak zrobimy. Tak, będziesz mi odpuszczał fragi, żebym questa wykonał. W sumie to też jest jakiś pomysł, nie? Żeby to w ten sposób zrobić. Mm-hmm. Dobra, power cubiki szybkie. I w sumie ten tryb rzeczywiście jest najfajniejszy do grania duo. No, bo tutaj... Dużo się dzieje i wiesz, jest taka Dokładnie. Współpraca fajna. Dobra. I fajne też jest to, że wiesz, jak jedna osoba zginie, no to tam wystarczy, że się tam wycofasz na chwilę, nie? Oj! Ale biją. Biją. No, i to się jeszcze jakoś odbija. O! No! I kurde! On tutaj ja jest, nie ma żadnego ja ataku. Dobiję. Nie, żadnego na blisko. Oj, dobra, nice. Okay. Nice. Możemy go dojechać tam? Tak, ja go spróbuję, tylko nie mam ulta, wiesz? No, ja mam 800 dobra. HP. Nie. Oni się zdążą zrespić. Chyba, że chcemy mimo wszystko. Ja chcę skrzyneczkę. A, dobra. I ucieczka. Pyk. O, uwaga, ulta puścił na nas. Alarmia. I... Kurde, dawaj. Swojego ulta spaliłem niepotrzebnie. Dobra. Jest, wszedł tam, po lewej. Dobra. To ty go bij. Dobra. Leży. Teraz tego? O, masz. Już? Dzień, ale stunik ładny, pięknie. No, chciałem ci pomóc. No, dobrze, współpraca. Właśnie w ten sposób. O. Kurde, nie mam zasięgu. Oj. Ja tym bardziej. Pyk. I... Au, umarłem. Yes. Umarłem. O, z 2 stron! Nie, nie miałem szans. 13 mieli. Nie, to było bo to szans. Była jedna drużyna, myślałem, że 2. Jop. Dobra. Ale i tak zwycięska pasta cały czas jest. Nagrody odblokowane wszystkie, pięknie. Pucharki wpadają za zwycięską pasę. O, mam tego, start dropa, ale rzadkiego. Ja też mam. No. Też rzadkiego, czyli nic, monetki. Tak, no dostałem. 50 pucharków zarobiliśmy w tak krótkim czasie. No, mówię, to bardzo szybko idzie. Okej, i teraz ja mam możliwość, po pierwsze, odblokuj dowolnego zadymiarza do epickiego poziomu. I czy... nie wiem, kogo za bardzo odblokować. To jest mój problem. No. Z chęcią bym ci udostępnił ekran, żebyś zobaczył, jakie mam postacie, ale wezmę Edgara. To jest taki gościu, nie wiem, na pewno nie kojarzysz, ale... Mam go. Masz go? I jest szaliku. No. No, to właśnie jak na niego grałem, to często mnie bił, więc wezmę go za darmo, odblokowany. Ja właśnie chyba jak Edgar wychodził, to był ostatnie chwile, jak grałem w Brawl Stars. O, czyli tak to jest stara postać po prostu. No, dość stara. Okej. Okay. Czekaj, bo ja tak mam 2021 jeszcze... bym powiedział. No, to w sumie na realia Brawl Stars to jest naprawdę stara postać. No. Dobra, czekaj, bo mam jeszcze do... O, mam kolejnego start dropa. Mityczny. Zagram jakąś inną postacią. Kolejna postać. Znowu? Nowy zadymiarz Bonnie, strzelec wyborowy epicki. O. Ile postaci ja tutaj odblokowuję. I kolejny zadymiarz odblokowany, bo uzbierałem punkty na niego. Colette, maszyna zniszczenia. Jezu. No, Lecę naprawdę mocno z tymi zadymierzami. Teraz mogę odblokować stół. Nie będę inaczej nazywał go, ale no... A jest. To kojarzę tę postać. No, to jest taki na jednym kole sobie jeździ.
Tak, tak, tak. No, 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 też stara postać. Mam, czekaj, star drop i kolejny. Może jakaś nowa postać będzie zaraz. I ostatni star drop i... No niestety. Czyli odblokowałem dzisiaj chyba z 4 nowe postacie. No wydaje mi się, że całkiem no spoko dobrze, wyszło. No. No, 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 no. Jeszcze, o, jeszcze codzienny prezent jakiś mam, 15 końców. Okej. Okay. Także widzowie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z Admirosem, zostawcie lajka i widzimy się w kolejnym już.